Ja zwracam się w imieniu mieszkańców ulicy Toruńskiej 21 oraz sąsiadującego hotelu Lisyki z prośbą o interwencję w sprawie zakłócania porządku publicznego przez użytkowników salonu gier, który mieści się w posesji na ulicy Toruńskiej 21. Jest to salon gier, który czynny jest przez 24 godziny w ciągu 7 dni, czyli przez cały tydzień. Do swojej interpelacji dołączam prośbę z 20 podpisami. Nadmienię tylko, że mieszkańcy ulicy Toruńskiej 21 zwracali się już z prośbą o pomoc do policji. Wynika z tego, że ta sprawa utknęła w policji, nie ma żadnego odzewu, tylko że oprócz tego, że zakłócana jest także cisza nocna, a co za tym idzie porządek, przebywający tam załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, niejako zaczepiają mieszkających tam, a także dzieci. Myślę, że może być problem, tak sobie zdaję sprawę z tego, bo własnym śledztwem doszedłem do tego, że wynajmujący lokal, wynajmująca właściwie lokal temu salonowi jest osoba prywatna. Nie ma to nic wspólnego ze spółdzielnią mieszkaniową Węzeł, która jest właścicielem tego budynku, ale myślę, że można byłoby spróbować, tu zwracam się do pana prezydenta, powalczyć w nieco inny sposób. Przypomnę tylko sytuację ze sklepami, tymi dopalaczami tak zwanymi. Między innymi próbowaliśmy wtedy powalczyć z nimi w sposób taki troszeczkę uciążliwy, czyli jakieś zwiększone patrole, jakieś ewentualnie może, nie wiem, prowokacje. Prowokacje myślę tutaj, no nie wiem, sprawdzanie czystości poprzez scenop, cokolwiek. Natomiast na pewno proszę o interwencję w tej sprawie, ponieważ sam nie chciałbym mieszkać w takim budynku, gdzie dzieją się takie inne rzeczy. W dzielnicy Park, no, w pobliżu ulicy Tczewskiej, tam jest też usytuowany taki lokal, gdzie toczy się przez 24 w zasadzie godzin na dobę. Jest to czynny, gdzie nie mają ludzie w ogóle miejsca na załatwienie swoich potrzeb fizjologicznych. I tutaj są głosy, że pawilon wyremontowany, który tam jest apteka i tak dalej, tam ludzie załatwiają swoje potrzeby. Te osoby, które właśnie korzystają z tego salonu gier. Może nie ma jeszcze jakichś tam napadów, jakichś zaczepek i tak dalej, ale jest to bardzo poważny problem, żeśmy się zajmowali odchodami zwierzęcymi. A co mają zrobić mieszkańcy? Co mają zrobić, którzy załatwiają swoje potrzeby w klatkach schodowych, w różnych miejscach publicznych? W zasadzie należałoby zająć się chyba jak może jakiś sposobem, jakimś terytorium, żeby usytuować w tym miejscu, jakąś toaletą. No nie wiem, czy to są aż takie koszty, żeby nie zapewnić w tej dzielnicy takiego